Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, na moim stole jest bardzo ciekawy produkt. Będzie to Eric Hill MF Tester ER02, czyli miernik elektrosmogu, taki dość zaawansowany model, all in one. Ale druga dobra wiadomość będzie jeszcze lepsza, ponieważ mam taki drugi miernik i on będzie właśnie dla Was trzy dni max po tym, po. Emisji tego filmu, i miernik poleci, po, pojedzie do któregoś z Was, z widzów, do mi drewno. Jakie pytanie zadam tym razem? Jeszcze nie wiem. Wymyślę coś w trakcie nagrania, więc musicie zostać ze mną, żeby usłyszeć pytanie. A odpowiedź proszę umieśćcie w komentarzu pod filmem na YouTubie. Na YouTubie pamiętajcie. Dobra, co tutaj mamy? Jeszcze do samego miernika zaraz przejdziemy. Zobaczmy tutaj tylko, co mamy wewnątrz. Mamy instrukcję, która się przyda, oczywiście, bo jest tutaj kilka parametrów, na które warto zwrócić uwagę. Mamy jeszcze przewód do ładowania, ponieważ tutaj mamy zasilane to akumulatorowo. Tutaj mamy port USB, micro USB i coś jeszcze? Nic, to jest wszystko. Więc nic więcej do pracy nam nie będzie potrzebne, tak? Duży wyświetlacz, całkiem spory, muszę przyznać. Włączamy, przyciskając tutaj, i oczom naszym poka pokazuje się bardzo czytelny wyświetlacz. Naprawdę to jest, słuchajcie, wezmę aż miarkę, żeby Wam pokazać, że to jest 4 cm, no, 35 mm powiedzmy na. Jakieś niecałe 50, więc naprawdę nawet osoby o słabszym wzroku, ja wiem, że mi się pogarsza wzrok, więc tutaj absolutnie nie będę miał z tym problemu, bo to jest po prostu wielkie, super czytelne i super kontrastowe. Powiedziałam, że ten miernik jest dość uniwersalny, taki all-in-one, dlatego że mamy tutaj pomiary trzech pól. Pole radiowe, pole magnetyczne i pole elektryczne. I ja, ja miałem już tutaj, kiedyś pokazywałem Wam taki miernik, który miał chyba, wydaje mi się, że dwa te zakresy. Ten ma trzy praktycznie wszystko, co tworzy ten tak, tak zwany elektrosmog. I teraz przyda nam się tutaj ta instrukcja, ponieważ tutaj będą zakresy poszczególnych trybów pomiarowych. A wydaje mi się, że też tutaj. O, no właśnie, tutaj jest nawet to większe. Więc mamy ten tryb RF. Jednostki mW na metr kwadratowy od 0,01 do 1800 mW na metr kwadratowy. EF. Tutaj mamy 1V na metr. I mamy tutaj zakres do 2000V na metr. I opcja trzecia tego miernika, czyli MF, czyli pole magnetyczne. Mamy tutaj miligausy, od 0,1 do 1000 miligausów. I tutaj mam już pytanie dla Was. Właśnie wymyśliłem, pojawiło mi się ono w mojej głowie. Czy w ogóle przejmujecie się elektrosmogiem? A może mieliście jakieś ciekawe zdarzenie z tym z tym parametrem, który ciężko zmierzyć i które można byłoby powiedzieć, że ciężko udowodnić również czy ono ma wpływ na nas, czy też nie? Opiszcie, co myślicie na ten temat. I ten miernik powąduje, powędruje do Was. Zobaczmy w takim razie, jakie opcje mamy na samym mierniku. Tutaj mamy od lewej strony zmianę jednostek. Przy tym parametrze tego nie ma. Poniżej Average i Max, czyli średnia i maksymalna wartość. Tutaj jest. Włącznik i włącznik i hold, czyli możemy również zatrzymać ten pomiar, jeśli nie możemy patrzeć w tym momencie na wyświetlacz. Nie wiem, wyciągamy na przykład gdzieś rękę, wkładamy ten miernik, wtedy wciskamy sobie hold, wyciągamy to na przykład z jakiegoś urządzenia i wtedy sprawdzamy ten wynik. Mamy również tryb taki graficzny. Tutaj nie ma na razie parametrów, więc może coś przy telefonie się będzie działo. Widzicie tutaj jakiś mikro pomiar. Dobra, później będziemy sprawdzać to i pokazywać. Kiedy długo przyciśniemy ten przycisk graf, wchodzimy do trybu czarno czarnego, czyli odwracamy kolor wyświetlacza. W niektórych warunkach będzie to jeszcze bardziej czytelne. I z powrotem tak. I możemy również włączyć albo wyłączyć sygnały dźwiękowe. Tryb. Tutaj mamy klawisz ten środkowy na dole, czyli mamy teraz pole elektryczne. Mamy tutaj pole magnetyczne i pole radiowe. I zobaczmy sobie tutaj, może na tym polu elektrycznym. Tutaj były jakieś pomiary. Tak, zaraz zobaczymy, czy coś się nam tutaj pojawi. No zaraz będziemy, oczywiście, przejdziemy się po warsztacie. I spróbujemy tutaj wynaleźć jakieś najbardziej newralgiczne miejsca. Okej, okay. i pierwsza rzecz, która tutaj zwróciła moją uwagę, mamy naszą skrzynkę rozdzielczą, ale zobaczcie to na przykład. No tutaj napięcie dochodzi, a chociaż to urządzenie nie jest włączone, no, wyłączę ten dźwięk. Ale co ciekawe, Tutaj na tych eskach, bezpiecznikach, zobaczcie, to jedno miejsce jest szczególnie jakoś wysoko. No nie wiem, ten parametr tutaj naprawdę się wyróżnia. Pozostałe eski. No tutaj też jest koło tych, koło 600 voltów na metr, tak? Dobra. A zobaczmy tutaj. E, pole magnetyczne od razu, czyli też tam się coś dzieje. O, dobra, a tu, tutaj nie, i RF radiowe raczej być nie powinno, nie? Kolejna rzecz, czyli router Wi-Fi. No, i zobaczmy teraz tutaj, co się pojawi na naszym RF, czyli pole radiowe. Tak, tutaj było gdzieś tam gdzieś koło siedmiu, z tego co widziałem. No i zobaczmy tutaj. Czyli to jest maks, co żeśmy tutaj nabili. Znalazłem coś. Zobaczcie. Zwykła ładowarka. Może nie taka zwykła, bo to jest bardzo mocna ładowarka do telefonów, czyli sprzęty, które masowo pojawiają się w naszych domach. I zobaczcie, mamy tutaj wszystko na czerwono, tak, pokazuje nam się. Czyli to jest to pole elektryczne, pole magnetyczne, również wszystko na czerwono. Ciekawe, nie? Czyli to jest jakby kolejny sprzęt, który wkładamy sobie do domu. żeby on obsługiwał te nasze nowe urządzenia, ale tutaj widzę, że jeszcze miałem większe 470 gdzieś. Nie będę przeciągał. Widzicie, że sprzęt działa. Ja teraz na pewno przejdę się również po domu, po miejscach, gdzie na przykład nam się bardzo dobrze śpi, albo gdzie pracujemy, czyli spędzamy dużo czasu na przykład przed komputerem i Jestem ciekaw również jak w tych miejscach te parametry będą się nam pokazywać, czy tam jest jakieś duże natężenie tych pól, czy też może na przykład małe. To się wszystko okaże. Dziękuję za uwagę i pamiętajcie o konkursie 3 dni, 3 tak? dni od emisji tego filmu. Ja najwyżej, najwyżej najwyżej napiszę datę dokładną, do kiedy będzie ten konkurs. Zapraszam serdecznie. Opiszcie wasze nie będę zdradzał Pytanie było w środku filmu. Do zobaczenia. Cześć.